Dziękuję, że się stawiłeś. To bardzo ważne zadanie. Wezwałem moją bardzo ważną panterę. Napijesz się czegoś bardzo ważnego? Będę z tobą szczery. Z tym zadaniem wiąże się niebezpieczeństwo. Niebezpieczne niebezpieczeństwo? Bardzo niebezpieczne niebezpieczeństwo. Tu nie będzie wycieczka. Czeka cię ciężka praca. Godziny będą trwać godzinami, a noce będą całe ciemne. Nie boję się ciemności, inspektorze. Nie wiedział pan? Zetkniesz się z czołowymi postaciami świata polityki i międzynarodowej finansjery. Wszyscy mają poniżej 11 lat. Poniżej? To młodzi, bardzo młodzi ludzie. Dzieci, ale niezwyczajne dzieci. Część to latorośle dyplomatów, premierów, a nawet koronowanych głów. Rodzice ich to czołowi biznesmeni, aktywiści, działacze na rzecz praw człowieka albo po prostu bardzo fajowi ludzie. Wszystkie te dzieci mają jedną wspólną cechę. Jaką? Są zdolne. Bardzo, bardzo zdolne. To bardzo dobrze. To nasza przyszłość. Wykształcimy je, a potem powierzymy im nasz świat. Niesamowity plan. Mogą na nie dbać bardzo źli terroryści. Będziesz odpowiadać za ich bezpieczeństwo, ochraniać je, pilnować. Niańczyć. Nie marudź. Przyszłość świata zależy od spokoju na tych koloniach. Na koloniach? Wysyła mnie pan na kolonie? To nie są zwyczajne kolonie. To obóz Chilliwawa. Chilliwawa? Wawa! Wawa! Wyluzuj, szefie. Złość piękności szkodzi, inspektorze. Jeżeli coś się wydarzy, jeżeli dzieci będą choć trochę niezadowolone... Ich wpływowi rodzice niewąsko się wkurzą. Ich rodacy będą wściekli. Rządy ich krajów wydadzą rezolucje. Nie przesadza pan? No co ty? To mi pachnie trzecią wojną, motyla noga. Nie mamy chwili do stracenia. Dzieci jeszcze dziś będą w Chilliwawa. Każde przyleci prywatnym odrzutowcem. Podstawiajcie odrzutowiec i wkraczam do akcji. Jest mały problem. Nie mamy samolotów. Spoko, poradzę sobie. Byłem szkolony. Niech mi pan powie, gdzie jest ten obóz, a jakoś tam dotrę. Niestety to ściśle tajne. Nikt nie może wiedzieć, gdzie jest Chilliwawa. Nawet ty. To niby jak mam się tam dostać? Muszę cię magicznie teleportować. Magicznie teleportować? Nic z tego. Nie zgadzam się. Poprzednio 3 dni wyleciały mi z życiorysu po czymś takim. Moje futerko straciło połysk. Byłem niedysponowany. Nie cierpię teleportacji. Odmawiam. Nie jęcz. Muszę się teraz odsunąć na bezpieczną odległość. Nienawidzę tego. Oui, oui, oui. Le Ogre. W życiu nie widziałem takiego czadowego obozu. Zaraz puszczę pawia. Spadaj. Mam chorobę lokomocyjną. Lubię stać na pewnym gruncie. O, wielkie dzięki. Gdyby stwórca chciał, żebym latał, dałby mi skrzydła. Ale... Mówię o porządnych skrzydłach, jak w samolocie. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną serię na moim kanale Zagrajmy w Na Kłopoty Pantera. Tak, w końcu osoby, które czekały, aż zabiorę się za różową panterę, w końcu mogą teraz otwierać szampana, Coca-Colę, Pepsi czy cokolwiek chcecie, ponieważ zabieram się na kanale za różową panterę. To dzięki Pixelowi, którego serdecznie chcę pozdrowić, ogarnąłem pewien program, który pozwoli mi nagrać tę wspaniałą grę. Zresztą ja już od dawna planowałem nagrywać
Różową Panterę na kanał, ale jakoś zawsze mi to gdzieś przekładałem, bo zawsze jakieś inne gierki wychodziły, które mnie interesowały, bądź też miałem na nie ochotę. I tak ta Różowa Pantera tam gdzieś była, kurde, schowana do, jak to się mówi, do szuflady. I tak ciągle ją przekładałem, aż w końcu doszło do kulminacji, gdzie to dzisiaj 8 lutego o godzinie 12:29 zabieram się za nagrywanie tej jakże wspaniałej gierki. Odzywam się dopiero teraz do was, ponieważ chciałem, żebyście posłuchali sobie dialogu i w ogóle tej cutscenki, która miała miejsce. Ponieważ jak widzicie, zostaliśmy wysłani do obozu Chihuahua. A mianowicie dlatego, żeby dopilnować porządku, by dzieciaki, kurcze pieczone, dobrze się tutaj bawiły. Żeby nie było przypału, że kurde dzieciaki zaczną narzekać, zaczną się dziać jakieś skandale i finalnie obóz zostanie zamknięty. Dlaczego ten cały inspektor, detektyw chce ingerować w życie tego obozu, nie mam zielonego pojęcia. Może mieć w tym jakieś swoje korzyści. Ja tam nie chcę wnikać. W każdym razie jesteśmy w obozie Chihuahua, w słonecznym obozie Chihuahua. I teraz zabieramy się za rozrywkę. Zobaczymy tutaj, co mamy. Podejdźmy sobie tutaj Różową Panterą. I swoją drogą, nie przesłyszeliście się, Różowego dubbinguje znany, kochany i lubiany wujek Czarek, Cezary Pazura, we własnej osobie. Zabierzmy sobie to i podejdźmy do tego łysego gremlina, do tego łysego pajaca. O tutaj, gościu. Witam w Chihuahua na pierwszej światowej kolonio konferencji dziecięcej. Milusińscy z całego świata dyskutują o tym, jak propagować pokój, pojednanie i tolerancję. Z kim mam przyjemność? Nazywam się Pantera. Różowa Pantera. Czołem! Poznałeś już przedstawicieli różnorodnych, lecz równych sobie kultur i grup etnicznych? Jeszcze nie. No to masz okazję. Rozejrzyj się. Miło mi będzie cię gościć. Okej. Okay. Jakbym miał skomentować tego małego gnojka, to wydaje mi się, że koleś po prostu generalnie gra dobrą postać, a w rzeczywistości to jest jakiś kurde cynik. Tak mi się wydaje, ponieważ on strasznie podejrzany jest swoją drogą i jeżeli ktoś z was wie, to proszę nie spoilerować. Tutaj spoilery są zakazane na tym kanale i każdy spoiler będzie kończył się kurde wywaleniem kurde na zbity pysk z kanału. W każdym razie weźmy sobie to. On sobie tam poszedł, nie wiem, chyba obiad robić, czy nie wiem co, chyba się opierdzielać w sumie. Pan dyrektor, kurde, pan władca, dyrektor obozu Chihuahua poszedł, kurde, się opierdzielać zamiast pilnować dzieciaków. A co ja, kurde, ja jestem od tego, żeby pilnować te dzieciaki. Weź ty się w łeb puknij, gościu, kurde. Masakra w ogóle z takim dyrektorem. Normalnie do dymisji go. Dobra, idźmy do tego, kurde, profesorka. Karma! Karma, mój drogi kolego! Bardzo dobrze! Wągówkę? 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 Tak, to jest wągówkę. Różowy? To ja, twój stary znajomy! Wągówkę! Wyssało mnie! Właśnie widzę. Spróbuję cię jakoś wyciągnąć. Zaklinowałeś się! Bez paniki! Co się wykombinuje? Zaklinowałeś się, a to dobre, kurde, ty karzełku, kurde, widzisz? Widzisz, kurde? Tak to jest, jak dysponujesz niebezpiecznym, kurde, narzędziem, niebezpiecznym urządzeniem, którego nawet nie wiesz, jak z niego korzystać i teraz masz za swoje, gościu. No ale dobra, no, jak widzicie, jest to, kurde, gierka przygodowa point and click, ponieważ trzeba oznaczyć to, że to jest point and click. I teraz tak, no, co możemy zrobić? Co tu mogło pójść nie tak, moi drodzy? No, przydałby się nam jakiś przyrząd, no nie? Nie wiem, jakieś nożyczki, cokolwiek, żeby przeciąć ten śmieszny odkurzacz i wydostać tego wągówkę. Otóż nie. Różowy przyjacielu, proszę, wyciągnij mnie! Otóż nie, dlatego że
Idziemy sobie stąd, a tak na dobrą sprawę to zobaczmy, co mamy. Nie mamy tutaj nic, więc pójdźmy tam zobaczyć, co jest. To domek von Główkę, ale jego właściciel utknął w wielkim zasysaczu. Może pogadajmy z ojcem dyrektorem, może ojciec dyrektor będzie wiedział, co zrobić. Stary! Rozejrzyj się, Różowy, zwiedzaj. Aha, a koledze nie pomożesz? Ale ty jesteś pała de hombita. Weźmy sobie tą skrzynkę, może nam się ona przyda. Niezły klucz. O, no i widzicie, mamy klucz, więc może tym kluczem go wydostaniemy stamtąd, widzicie? Moi drodzy, trzeba myśleć, trzeba używać mózgownicy. Bierzemy to i robimy tutaj zadymę. Mówiłem, że ci pomogę. Bogu dzięki. Kopę lat, mój przyjacielu. Kopę lat. Nie wiedziałem, że cię tu spotkam. Poprosili mnie, żebym stworzył tu raj dla dzieci. Poczekaj, aż zobaczysz wszystkie moje cudowne wynalazki. Zasysacz to tylko jeden z nich. Mógłbyś to wszystko poustawiać? Von Główkę, mówiłem, że to jest karma. A wiesz, za co to jest karma, cymbale mały? Za to, że ty te domki poukradałeś, kurde, złodziejaszku ty jeden. Tak, ten kurde cały inspektor przedstawiał ten obóz, czyli Wawa, jako fajne miejsce, takie spokojne, gdzie dzieci się ze sobą integrują. A ty co robisz? Ty, kurde, niszczycielu dobrej zabawy, domy kradniesz. Wstydziłbyś się, kurde, pajacu. Ale dobra, no, pomogę ci. Nie ma problemu. Jestem dobrym kumplem, więc ci pomogę. Ale pierwszy i ostatni raz ci pomagam, kurde. Nieładnie tak okradać dzieci. Wstydziłbyś się, karzełku mały. No, powiedz coś mądrego. Dobra robota. Tak się cieszę, że tu jesteś. Widzę, że znalazłeś moje deskolotki. Naprawdę latają. Widziałeś mój pogodomat? Nie. Co to jest? Jeden z moich najlepszych wynalazków. Wybierasz porę roku i... zimowy poranek. Wcale nie jest zimno. Genialne, nie? Daj spróbować. Powiem wam, że Von Główkę to jest jednak big brain. Zobaczcie, że jest śnieg tutaj, no nie? Widzicie tutaj śnieg? No, to jest sztuczny śnieg, no bo dzieciaki inaczej by zamarzły, no bo tam przecież w krótkim rękawku one paradują. Ale on idealnie trafił, bo ja nagrywam to 8 lutego o godzinie 12:37. A za moim oknem jest śnieg i to dużo śniegu. Zresztą, dajcie mi sekundkę, ja zaraz wam pokażę. Halo, halo, dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Z tej strony Pomidor, a.k.a. Michał. Witam was bardzo serdecznie w ten jakże piękny wieczór. Teraz pewnie się zastanawiacie, dlaczego sobie tak idę wieczorem, kurde, czy ja nie mam w ogóle co w życiu robić? Jak najbardziej się z wami zgadzam, nie mam co w życiu robić. Jak widzicie, śniegu pełno, śnieg z powrotem zawitał do nas. Długo go w ogóle nie było, tak na dobrą sprawę. No, bardzo długo go nie było, bo jakoś tak w grudniu praktycznie prawie, że w ogóle tego śniegu nie było, o ile dobrze pamiętam. W styczniu to w ogóle śniegu nie było, bo cały styczeń deszcz padał. A tutaj, kurde, takie zaskoczenie, że pierwszy czy tam drugi luty i śnieg z powrotem zawitał. Po tej krótkiej ilustracji myślę, że mi wierzycie, że jest u mnie śnieg, ponieważ to jest dosłownie w ten sam dzień nagrywane, tak więc w takim razie ja się pobawię i zmienię z powrotem na lato, bo tęsknię trochę za wiosną i latem, tak więc zmienimy porę roku. Niesamowite! Niezłe, nie? Pokażę ci coś jeszcze, ale musisz znać szyfr otwierający kłódkę do składziku. Masz tutaj
co ty tam szepczesz? Powiedziałem, że Chilliwawa to najlepsze kolonie na świecie. O, co prawda, to prawda. On coś ma na sumieniu! Kurde, ten karzeł. Karze! Jesteśmy z biura cierpliwych biurokratów. To BCB! Uciekajmy! Razem z moimi ludźmi mam zbadać panujące tu warunki. Sprawdzimy, czy dzieci pozostają pod dobrą opieką i czy sprzęt spełnia wymogi bezpieczeństwa. Chcę powiedzieć tylko, że ten cały śmieszny dyrektorek ma na bank coś na sumieniu, bo jakoś taki dziwnie zdenerwowany wyszedł ze swojej kurde chaty. Jak tutaj było mówione odnośnie obozu Chilliwawa. Było widać, że się czymś stresuje, więc ty kurde dyrektorek mi się zaczynasz coraz mniej podobać, kurde ty głąbie. To jest raz, a dwa... tych tutaj ja bym określił jako, kurde, upośledzonych Ed, Ed i Eddie, bez kitu. To jest Eddie, to jest, kurde, Ed, a to jest chudy Ed, bez kitu, nie? I w ogóle to jest bekowe, że ten ma BCB napisane, ten ma ECB, a tamten nie wiem w sumie, co ma napisane, bo mu, kurde, czapka zasłania. No ale musicie mi uwierzyć, że tak jest, bo Pixel w sumie o tym wspominał w swoim let's playu. Tak więc trochę XD, że mamy tutaj takich... Edków w wersji Hocus Pocus, przepraszam, nie Hocus Pocus, mylą mi się gry, na kłopoty Pantera. A tak poza tym to zapaliłem sobie lampkę, bo jak widzicie jest jasno, a kurde, mimo co jest, ja jestem ciemny, nie? Więc dobra, co my mamy tu zrobić? Chcemy sprawdzić ten wasz niby nowoczesny sprzęt. Gdzie go macie? Mogę ci dać. Nie wiem, ten chyba. Deskolotki? Co to takiego? Coś jak zwykła deskoholka, tylko na bajerze. Lata. Ojej! Schudłbyś, ulańcu. Kurde. Się ulałeś. Wygląda na to, że jest w porządku. Okej. No to teraz pokażemy coś innego. To są hop skoki. Hop skoki? Właśnie. Hop skoki. Rozumiem. Hop skoki. Ciekawe. Pozwólcie, że mój człowiek je obejrzy. Amatorzy powinni ustawić poziom dla początkujących. Amatorzy? Zapomnij, człowieku. Dawaj ten złom na maksa. Dobra, ten łeb zamknij. Działa nieźle, ale ostrzegam, jedna wpadka i zamknę ten interes, zanim zdążycie powiedzieć... Gdzie jest szczurek? Nie wiem, ale dość wyraźnie usłyszeliśmy wasze ostrzeżenie. Nie bądź taki cwany. Nie cierpię cwanych panter. Wolisz tępe pantery, szefie? Zamknij się. Proszę, szefie, nic nie zrobiłem. A co macie w tym składziku? Narzędzia. Składzik jest zamknięty, a ja zgubiłem szyfr do kłódki. Nie ma szyfru do kłódki. Na razie nie zamkniemy wam tego kramu, ale podkreślam, na razie. Idziemy poszukać szczurka. Jeszcze tu wrócimy. Nie strasz, bo się zesrasz, kurde. Knypie jeden. Jeszcze zobaczymy te mordki. Jestem tego pewien. Oho, sprytnie sobie z nimi poradziłeś. Idę do domku poczytać o tym ich biurze. W razie czego wal śmiało. Wszystkim przyda się chwila relaksu.
pójdę nałożyć sobie oczyszczającą maseczkę z kiwi i cytrusów. Mam okropną cerę. Gdybyś mnie potrzebował, to jestem u siebie. Dzięki, spoko, poradzę sobie. Przy okazji chyba masz za kola swoją drogą. Bez kitu, bo ci tutaj kurde włoski chcą wypaść. No, i swoją drogą, ja bym określił teraz kurde tych trzech baranów jako amebowców prędzej niż kurde Etet i Eddie, bo to są kurde tak tępe... Oj, oni są tak tępi, że ja pierdzielę, nie? Bez kitu. Dobra, porozmawiajmy sobie z tymi dzieciakami, bo tutaj nie bez powodu raczej przylazły. Cześć, jestem Chion i pochodzę z Egiptu. Moje imię oznacza córka Nilu. Lubię szybkość. Mój tata jest ambasadorem. Umiem pisać hieroglifami. Naprawdę? A ja jestem Pantera. Różowa Pantera. Co znaczy twoje imię? Coś między czerwonym a fioletowym. Ty jesteś daltonista czy co? Przecież różowy powstaje przy mieszance czerwonego i białego. Różowy to daltonista jest! O kurde! Mam na imię Kumoken. Jestem rodowitym Australijczykiem i chociaż mam dopiero 10 lat, jestem już doktorem medycyny ziołowej. Ja wiem wszystko o przyrodzie. Moim totemem jest krokodyl. Widzę, że chyba w 10 lat to chorujesz na mitomanie, bo niezły mitoman z ciebie swoją drogą, że jesteś doktorem medycyny. Ta jasne, kurde. Niezła bajeczka. A czy w tej bajce smoki latały? Się spytam. Niech zgadnę. Zimna woda. Hej, jak masz na imię? To Yung Li, bardzo zdolny uczeń z Pekinu. Oczywiście nie mniej ani bardziej uzdolniony od innych uzdolnionych uczniów. Przepraszam. No, ta, jasne, dobra, ty się już nie pogrążaj. Ty wiesz, co chciałeś powiedzieć doskonale, kurde. Ty, kurde, no, masakra w ogóle z niego. Mam na imię Indrani i jestem niezależną kobietą z Indii. Kobiety powinny mieć takie same prawa jak mężczyźni. Będę walczyć o to, żeby moje córki nie były dyskryminowane. Jestem hinduską i uwielbiam hinduską mitologię. Moje imię, Indrani, oznacza bogini nieba. No taka bym powiedział aktywistka w sumie. Na pewno lepsza aktywistka niż Maja Staśko. Zdecydowanie. Na pewno lepsza niż Maja Staśko. Wiesz, gdzie jest Butan? To mój kraj. Jestem buddystą i spędzam czas jak mnich w klasztorze. Koresponduję z kolegami z całego świata, a teraz będę miał ich jeszcze więcej. Ładnie, w dziesiątkę żeś strzelił. Dobra, i został ostatni tutaj, ten co sobie tak kurde siedzi i coś tam w książce tak kurde. Udaje, że czyta w każdym razie. Poznałeś już wszystkie dzieciaki? Małego Nigela też? Jest trochę skryty, więc musisz znaleźć jakiś sposób, żeby go ośmielić. Poznałeś już wszystkie dzieciaki? Małego Nigela też? Jest trochę skryty, więc musisz znaleźć jakiś sposób, żeby go ośmielić. Ośmielić, dobra, to może wejdę tutaj i sobie wpiszę kod. No bo niczego innego nie widzę, co bym mógł zrobić, żeby go ośmielić. Zamknięte. Muszę poznać szyfr. Nie podgląduj, bo zaraz w oko dostaniesz, ty kurde cymbale. Jezus Maria, zero prywatności. Ale fajna piwnica. Ale muzyczka! Czuję się jakbym był na wakacjach, mimo że nagrywam to w lutym. Dobra, bierzemy wędkę. Zawsze znajdę czas, aby coś złowić. Bo to jest jedyny obiekt, z którym mogę wejść w interakcję. Kamizelki ratunkowe.
Okej, fajnie. Jak już wszystkiego zabraknie, będzie przynajmniej brud kukurydzy w puszkach. He, kukurydza w puszkach, a to dobre, kurde. Coś tutaj jest jeszcze, co mogę wejść z czymś w interakcję? A, z samym sobą mogę wejść, dobra, nie chcę. Wychodzimy stąd. Idziemy stąd! Aż się muzyka wyłączyła, masakra w ogóle. No, idziemy sobie połowić rybki. Cześć. Jak ci na imię? Mam na imię Nigel i mieszkam w Anglii. Jestem pacyfistą. P-A-C-Y-F-I-S-T-O. Jestem bardzo grzeczny i traktuję wszystkich z sympatią oraz P-A-C-U-N-K-I-E-M. Pierwszy raz jestem na koloniach, więc trochę się P-O-I-E. Lubisz łowić ryby? A czy to je zabija? Niekoniecznie. Będziemy je wrzucać z powrotem do wody. Ale to boli, kiedy połykają haczyk. Jeśli boli, to troszeczkę. To tylko maciubkie, leciutkie, tyciutkie ukłucie. Dobra, nie kłam. Boli, zgłupiałeś, co ja ci zrobiłam? Maciubkie, tyciutkie? Przepraszam. Chciałbyś, żeby tobie dziurawili podniebienie, różowy pajacu? Różowy pajac. Nigdy nie pójdę na ryby. Masz szansę się poprawić, brutalu. Oddaj mi kij śmierci, a ja dopilnuję, żeby już żadny isy ty oci e nie wyrządził krzywdy. Kij śmierci? Wędkę. Nie przesadzasz czasem? To się mówi isy ty oty ci e. Mały, kurde. Dobra, nie będę cię obrażał, ale to tak na przyszłość, jak chcesz, kurde, się bawić w takie właśnie, kurde, zabawy. Dobra, gdzie ja mam teraz iść? Nie wziąłem kąpielówek. Heh, to se idź po kąpielówki. Ale w moim kraju wygląda to zupełnie inaczej. Chciałbym kiedyś odwiedzić twój kraj. Zapraszam, oczywiście zatrzymasz się u mnie. Heh. No tak, oczywiście. Taki gościnny ty jesteś, co? Ale ten dzionek zleciał. O, czas do łóżek, moi genialni koloniści. Spać, spać. Nie zapominajcie o jutrzejszym porannym odczycie na temat kultury różnych krajów. Dobrej nocy. Dobra, ale weź chociaż nie kłam z tym, że są genialnymi. Dobra, dobranoc, moi drodzy. Pa, pa. Do jutra, Nigel. Śpi dobrze. Nara, dobranoc. Przestań chichotać, Yang Li. Kolorowych snów, Pantero. Różowa Pantero. Dobranoc, mein Kinder. Dobranoc wszystkim. Dobranoc. Nara! Dobranoc! Hahaha!